Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Na sport zaprasza sponsor programu Stacja Demontażu Pojazdów Lubin, ulica Kolejowa 9. Złomujemy pojazdy kompletne i niekompletne. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1. W najbliższy weekend fanów piłki ręcznej w wydaniu żeńskim w naszym regionie czeka nie lada gratka. W Lubinie odbędzie się 16. memoriał imienia Henryka Krublińskiego, w którym weźmie udział 6 drużyn, 3 z Polski i 3 z zagranicy. Jeżeli chodzi o organizację tego turnieju w Lubinie, od lat ciekawy, od lat interesujący, jeżeli chodzi właśnie o piłkę ręczną z różnych stron Europy, o markowe drużyny. W tym roku też tak jest. Bardzo się cieszę, że nie gramy tylko z ligowymi zespołami, ale też po prostu z piłkarkami ręcznymi z innych krajów. Memoriał Henryka Krublińskiego będzie dla podopiecznych Bożyny Karkut jednym z ważniejszych przetarć przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych. Każdy wychodzi na partię po to, żeby wygrać. I do każdego meczu, czy to jest mecz ekstraklasy, czy sparing, podejdzie tak samo, bo każdy chce skończyć z najlepszym wynikiem. Dlatego mam nadzieję, że takie przetarcie przed ligą będzie dla nas bardzo dobre i powygrywamy wszystko, co mamy zagrać. Oprócz zespołu Zagłębia w turnieju wystąpi MKS Lublin, Pogoń Szczecin oraz zagraniczne BNTU Mińsk, HC Gomel oraz Debreczyn. W całym kraju rozgrywki wznowiła amatorska liga piłki nożnej Play Arena. Jednym z najbardziej aktywnych miast, w którym odbywa się najwięcej meczów, jest Lubin. Na tą chwilę jesteśmy najaktywniejszym miastem w całej Polsce ciągle. Liczymy, że to będzie trwało jak najdłużej. I zobaczymy, jak to będzie. No, potem będzie to się liczyło przy liczbie przepustek na następne ogólnopolskie finały. A wiadomo, każdy by chciał pojechać. Jak co roku, tak i tym razem ciężko wskazać faworyta do wygrania ligi. Kandydatów jak zwykle jest kilku. Z roku na rok jest coraz trudniej określić takiego faworyta, ale wydaje mi się, że w tym roku, dwa lata już Monarch zajął drugie miejsce, w ostatnim roku czwarte. Myślę, że w tym roku już chłopaki się na tyle wzmocnili, że nie powinni mieć problemu ze zdobyciem mistrzostwa. Chociaż tak jak mówię, to jeden słabszy mecz, jedne pogubione punkty mogą zadecydować o tym, że po prostu przegra się tę walkę o tytuł. Lubińska Play Arena podzielona jest na trzy ligi. Przed nami czwarta kolejka drugiej ligi piłkarskiej. W Polkowicach miejscowy KS podejmować będzie UKP Zielona Góra. Spotkanie odbędzie się w niedzielę o godzinie 19. W walce o kolejną rundę Pucharu Polski staną zespoły z Legnicy i Rubina. Miedź zagra na wyjeździe z Olimpią Grudziądz, Zagłębie natomiast zmierzy się w Gliwicach z tamtejszym Piastem. Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Sportowych emocji na najwyższym poziomie życzy sponsor programu firma Meblarz, Lubin, ulica Towarowa 1. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1.